Jestem rozczarowany, wręcz zbulwersowany sytuacją i informacjami, które do mnie docierają związanymi z mobbingiem w wodociągach i kanalizacjach. Taka informacja prędzej do mnie nie docierała, dowiedziałem się ją z mediów i po prostu oczekuję od Rady Nadzorczej rychłego wyjaśnienia tego, dlaczego prędzej takie informacje do nas nie docierały, czy one były filtrowane, czy Rada Nadzorcza była jakimś katalizatorem, który przepuszcza informacje wygodne i niewygodne dla WIK-u. Dlatego zwracam się do przewodniczącej Rady Nadzorczej o rychłe wyjaśnienie sprawy mobbingu, które dochodzą do nas z doniesień medialnych, wiemy. Chciałbym również, aby jak najszybciej została wyjaśniona kwestia zwolnienia głównego księgowego ze spółki, który jest długoletnim pracownikiem z 20-letnim stażem, który zna firmę od podszewki, tak? Został zwolniony w sposób niegodny i niezgodny z prawem, dlatego że prezes spółki nie miał prawa do zwolnienia jednodecyzyjnie pracownika. Do zwolnienia głównego księgowego jest potrzebna zgoda całego zarządu. W przestrzeni publicznej pojawiły się tezy z licznymi oskarżeniami ze strony prezesa Jakiego, prezesa wodociągów i kanalizacji, więc trudno się do nich nie odnieść tak naprawdę. Dla nas bardzo zastanawiającym jest to, jak prezes dużej, poważnej spółki miejskiej przez wiele miesięcy nie wie kompletnie, co się w spółce dzieje, bo twierdzi, że nie miał żadnego wglądu do dokumentów przetargowych i umowy dotyczącej zakupu energii elektrycznej. Pojawiają się inne doniesienia w tym kontekście, że pan prezes bardzo dużo zarabia, o czym wielu z nas radnych nie miało w ogóle pojęcia, stąd zwracamy się tak naprawdę do Rady Nadzorczej o to, aby podała pełną informację dotyczącą zarobków prezesa Jakiego w ostatnim czasie, w ostatnich latach, na przestrzeni lat w spółce Wodociągi i Kanalizacja. Tak zwane panuje Bizancjum w wodociągach i kanalizacjach i w moim mniemaniu jest to nieuczciwe w stosunku do mieszkańców miasta Opola. Wysokość zarobków, które się dowiadujemy z mediów pana Jakiego, są niewspółmierne do tego, co mają na dzień dzisiejszy mieszkańcy miasta Opola, gdzie borykają się z wszelką podwyżką, drożyzną. A tu dowiadujemy się, że prezes WIK-u zarabia 420 tysięcy rocznie. Moim zdaniem jest to nieuczciwe i galopująco wysokie w stosunku do tego, co prezentuje, co robi i na jakim etapie działa spółka. No i w końcu, że z powodu tego zawirowania związanego z umową na energię elektryczną będzie drożał odbiór wody i ścieków, co też jest dziwne i zastanawiające, ponieważ jeszcze w 2020 roku to prezes Jaki wnioskował o to, aby podwyższyć ceny za dostarczenie wody o 20% i za odbiór ścieków o 14%. Wnioskujemy i żądamy, aby Rada Nadzorcza do tych wszystkich zarzutów się odniosła. Chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest prawda dotycząca zarobków pana prezesa, bo wiele informacji w przestrzeni medialnej tutaj pada. Tych pytań jest wiele. Nie chcemy, aby mieszkańcy byli wprowadzani w błąd. Nie chcemy tego, aby spółka, duża spółka Wodociągi i Kanalizacja, jej wizerunek tracił ze względu na to, że prowadzone są jakieś rozgrywki polityczne. Widzimy to jednak, patrząc na to, co się w ostatnich latach dzieje w Polsce, że jest to pewien element rozgrywki politycznej i pewnie przygotowanie już do wyborów samorządowych, które będą w 2023 roku. I przykro to mówić, ale wszyscy spodziewamy się tutaj, że różnych zarzutów tego typu, prac prokuratury w różnych sprawach może być więcej i niestety jest to powiązane z planami politycznymi opolskiej prawicy.